Dzisiaj tradycyjnie 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Również we Włókach taka uroczystość się odbywa. Jest ona zainicjowana przez grupę mieszkanek, część, która również jest w Radzie Sołeckiej, więc wspólnie chcemy, żeby dzieci właśnie w sposób wyjątkowy przeżyły ten niezwykły dla nich dzień. Przygotowaliśmy bardzo wiele atrakcji. Przede wszystkim jest pani Irenia Łozowicka, która jest animatorką. Ona te dzieci w pewien sposób poprzez zabawę, ruch, ten czas dla nich przy odpowiedni sposób przygotuje. Dzisiaj też ważna rzecz, ponieważ sołectwo Włóki pozyskało sponsora. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj rodzinie Olejnik właśnie z Włók za to, że kwotę, którą przeznaczyli, mogliśmy zakupić piankowy tor przeszkód. On dzisiaj przez dzieci jest już również, można powiedzieć, uroczyście zainaugurowany, więc dzieci mają dużą frajdę. Gry i zabawy zorganizowane zostały różne. Najważniejszą naszą taką atrakcją w zabawie został zasponsorowany tor piankowy dla dzieci z naszej wsi. Jest pierwszy raz u nas i będzie już u nas na zawsze, na stałe. Mamy tutaj panią Renatę, która jest bardzo z wychowania, jest przedszkolanką, która nam zorganizowała bardzo dużo konkursów i zabaw dla dzieci. Hula hop, jakieś różne ściganki, rywalizacja między sobą i bardzo dużo tańców. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest przygotowanie wielu fajnych takich atrakcji, słodyczy dla dzieci. Przede wszystkim, żeby one poczuły dzisiaj wyjątkowość tego dnia, ale również jest na samym koniec przygotowany wspaniały tort, który razem również z dziećmi skonsumuję. Przede wszystkim Dzień Dziecka to jest też święto rodziny, więc wspólnie dzisiaj część rodziców, która te sobotnie popołudnie mogła razem z nimi spędzić, jest tutaj. To są też na pewno dla nas ważne takie jakby zacieśnienie tych więzi. Cieszymy się, że obiekt, który posiadamy, w pełni spełnia wiele takich jakby infrastrukturalnych możliwości daje, które możemy właśnie Dzień Dziecka organizować, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, więc staramy się te wszystkie możliwości, które mamy, w odpowiedni sposób wykorzystywać. Przede wszystkim, żeby one służyły mieszkańcom i ta dzisiejsza impreza, tak to nazwać, jest kolejnym przedsięwzięciem, które od wielu lat jest organizowane na terenie sołectwa Włóki. Dzisiejsza impreza została zorganizowana dla dzieci, bo to jest najważniejsze są dzieci. My musimy być wzorem dla dzieci, dlatego zebrali się rodzice, pomogli wszystko zorganizować, włożyli całe serce, żeby zrobić to wszystko dla tych dzieci, żeby miały dzieci gdzie się bawić, żeby dzieci miały jak czas spędzić, żeby wiedziały, że Dzień Dziecka jest wyjątkowy i to wszystko jest dla nich. Mówię, tak samo jeszcze mamy kilka innych miejsc, m.in. Gnejsy. Już 29 czerwca chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na wyjątkową uroczystość. Dokonamy już otwarcia tego miejsca, ponieważ w 100% ono zostanie już zagospodarowane. Kończymy projekt za 50 tysięcy złotych, który wydatnie już uzupełni tą całą takby wartość tego miejsca. Przede wszystkim dzisiaj, wracając do dzisiejszego święta, bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które się zaangażowały. Jest to dla nas przede wszystkim też ważne, że te osoby chcą, mają pomysły, wiele fajnych rzeczy, jest wata cukrowa, jest wiele smakołyków, napoje, więc mam nadzieję, że dzisiaj dzieci w odpowiedni sposób te swoje wyjątkowe święto we Włókach spędzą. Dzieciom przede wszystkim życzyłabym dużo szczęścia, zdrowia, a najwięcej radości. Radości z całego życia, a resztą zajmą się rodzice.